Ogromna ilość szczegółów, na pozór niepasujące do siebie elementy i jaskrawe kolory. To cechy charakterystyczne prac Pawła Drausa, które oglądać można w Galerii Małych Form w Książnicy Karkonoskiej. Każdy znajdzie coś dla siebie tam, czy chce się pośmiać, czy chce się lekko zastanowić, dlaczego to wszystko się znajduje na jednym obrazku. To wszystko jest u Pawła w pracy. Jego prace zapadają w pamięć i jak dla mnie są bardzo hipnotyzujące. Ale co w nich takiego jest, że przyciągają? Nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie jest w nich takiego, że przyciągają. Po prostu te barwy, kolory i dziwne kształty sprawiają, że cały czas tam patrzysz i odkrywasz coś nowego. Jak mówi o sobie artysta, jest uzależniony od rysowania, dba o każdy detal, a prace są niczym manuskrypty. Mają takie hipnotyzujące kolory. To jeszcze się nie nudzą, bo jest tyle szczegółów, że za każdym razem trzeba szukać ptaszka, którego umieszczam na każdej pracy. Książnica Karkonoska chce jeszcze bardziej otworzyć się nie tylko na młodą sztukę i początkujących artystów, ale także na czytającą młodzież. Dlatego też powstanie dla nich szczególne miejsce, które ozdobi mural właśnie Pawła Drausa. Muralu trochę pokręconego, energetycznego, symbolizującego burzę mózgów, mózgowe rozchlapanie, jakie ma dzisiaj miejsce właśnie u młodzieży, która tak naprawdę myśli o wielu rzeczach, jest turbokreatywna, zastanawia się nad różnymi rozwiązaniami. Chciałbym zrobić takie różne postacie na muchomorkach, na przykład jelenia lub kota w kapeluszu, jeszcze taką parkę zakapturzonych nastolatków, którzy czytają książkę. Wystawę Mózg rozklapany oglądać można do 3 lipca.